Chwała Bogu za Jego łaskę i za Jego dobroć. Należy Mu się uwielbienie i dziękczynienie z każdego serca, które przychodzi do Niego, żeby powiedzieć Mu o tym, jak cudownie jest On dla nas ludzi, dając nam taką wspaniałą możliwość, żeby się oczyścić z popełnionych przestępstw i uwolnić się od zgryzoty i być szczęśliwym człowiekiem dzięki Bogu. To jest piękne, że On to nam dał. Gdyby nie On, to byśmy byli wszyscy po prostu strasznie zdeprawowani przez grzech. Uczucia człowieka byłyby w bardzo kiepskim stanie. List do Rzymian, 16 rozdział. Parę takich wstępnych przeczytam tekstów, żebyśmy skierowali też serce nasze według tego słowa, aby myśleć o tym, co będziemy mówić. Końcowe trzy wiersze listu do Rzymian. A temu, który ma moc utwierdzić was według Ewangelii mojej i zwiastowania o Jezusie Chrystusie, według objawienia tajemnicy przez długie wieki milczeniem pokrytej, ale teraz objawionej i przez pisma prorockie według postanowienia wiecznego Boga obwieszczonej wszystkim narodom, żeby je przywieść do posłuszeństwa wiary. Bogu, który jedynie jest mądry, niech będzie chwała na wieki wieków. Przez Jezusa Chrystusa. Amen. Bogu, który jedynie jest mądry. Widzicie, w Bożej mądrości On odsłania swoją świętą, wspaniałą tajemnicę i posyła do wszystkich narodów poselstwo. Wezwania do poddania się Bogu. Pięknie. Do wszystkich narodów poselstwo do poddania się Bogu. Myśmy stanęli w wojennym szyku przeciwko naszemu Stwórcy, stojąc po stronie szatana, napełnieni w sercach swoich egoizmem, snobizmem, szukaniem swego, zapewnianiem sobie zadowolenia. Staliśmy po stronie wroga. Kpiliśmy z Boga, szydziliśmy, śmialiśmy się, lekceważyliśmy Go, pomijaliśmy Go. Zrobiliśmy wszystko, żeby nas zniszczył. A On co zrobił? Posłał nam swego Syna, żeby dać nam słowo pokoju. Mógłby wystąpić i zniszczyć nas w jednej chwili, wszystko, prawda? Ale dał nam swego Syna, żeby przyprowadzić nas z powrotem. Co zrobimy z tym Jego Synem? Co zrobisz z Jezusem, kiedy On jest dla Ciebie najważniejszą drogą powrotu do Ojca, do Boga, Stwórcy Twego, który wychodzi Ci naprzeciw swoim Synu i mówi: wracajcie wszyscy synowie ludzcy. Co zrobisz? Czy skorzystasz z tego i zaczniesz wracać do Boga, czy będziesz uparcie nadal trwać w starych szykach, poddając się wrogowi, przywództwu diabła, który będzie Cię zmuszał do czynienia swojej woli, do złego nastawienia, do chodzenia w swoim ego, do myślenia tylko, żeby mi było fajniej i przyjemniej, żeby nie stało mi się coś złego, coś nieprzyjemnego, żeby moje było na wierzchu, moje najważniejsze, żebym miał zawsze tak najlepiej, bez względu na to, czy żyję z Bogiem, czy też nie. Pomyśl sobie. To jest ważne, co zrobisz z Jezusem. Co ja zrobię z Jezusem. Czy wystąpienie Jezusa wobec nas jest na tyle wspaniałe, żeby pociągnąć serca nasze i powiedzieć: Boże, zasłużyłem sobie na największą karę swoim życiem, a Ty okazujesz mi łaskę. Nie chcę już żyć w stary sposób. Nie chcę żyć starymi śmieciami, ładując swój umysł i serce starymi emocjami, starymi pragnieniami. Chcę Ciebie, chcę żyć nowym życiem. Dzięki Tobie chcę żyć dla Ciebie. Nie chcę tracić czasu na mrzonki. Chcę mieć prawdę i żyć prawdą. Bóg jest mądry, prawda? Jego mądrość poznajemy w tym, że głupi złości się, wybucha gniewem. I lepiej jest spaść w ręce niedźwiedzicy z młodymi, niż na głupiego w szale jego. A tu mądry Bóg, pełen mocy i chwały, a posyła poselstwo do wszystkich narodów. Pojednajcie się.
człowiek, który mija to, tak jakby niewiele znaczące, ten człowiek jest niespełna rozumu. Zapłatą za grzech jest śmierć. Człowiek zgrzeszył nie raz, nie tysiąc, nie dwa, nie milion, więcej razy. Zapłatą za jeden grzech jest śmierć. Jaki więc może być gniew za miliard grzechów? Co powinno spaść na nas ludzi? Gdybyś miał taką moc i siłę i kogoś tak strasznie nienawidził, to byś go zabijał, wzbudzał do życia, zabijał, wzbudzał do życia milion, trylion razy. Jakby się twoja nienawiść nie mogła nasycić, to i jeszcze więcej razy byś go zabijał i wzbudzał, zabijał i wzbudzał. Nienawiść potrafiłaby to zrobić, gdyby miała taką moc, taką możliwość. Często ludzie w nienawiści zabijali kogoś i jeszcze mieli niespełnione to, tą nienawiść do kogoś. Nie zaspokoiła się jeszcze tym. Gdy mogli, zrobiliby może jeszcze więcej. Bóg, który może uczynić wszystko, wychodzi naprzeciw i daje możliwość ratunku, zbawienia. Tu widzisz mądrość. Mądrość, która podchodzi do nas ludzi, dając swego Syna. Popatrz w stronę mądrości. Co to znaczy być mądrym? Popatrz. Co to znaczy być mądrym? Mądrą. Bóg jest mądry. Mógłby wywrzeć gniew, a posyła poselstwo. Co to znaczy być mądrym? No musimy się czegoś nauczyć. Od Boga się możemy nauczyć. Co to znaczy być mądrym? Tak. Tak. Musimy od Boga się nauczyć. Co to znaczy być mądrym? Czasami człowiek sobie myśli, jestem mądry, bo sobie poradzę w pracy, załatwię to, załatwię tamto, umiem sobie pokątnie to i umiem sobie poradzić w tym życiu. Jestem mądry. Tamten sobie nie umie radzić, widocznie głupi. Musimy mieć rozeznanie, mądrość. A mądry jest jedynie Bóg. A więc jeśli mam się nauczyć mądrości, a jedynie mądry jest Bóg, to od kogo mam się nauczyć mądrości? Od Boga, nie od ludzi. Ludziom często się wydaje, że są mądrzy i mówią, zobacz, w sensie mojego życia zarobiłem to i tamto, mądrze się ustawiłem w swoim życiu, mam pełno różnych rzeczy potrzebnych, mądry jestem, zobacz. Jak będziesz to samo robił, też będziesz miał później na starość spokój, na czarną godzinę i na nie wiem jaką godzinę będziesz miał odłożone. Ale co to znaczy mądrość? Muszę wiedzieć. A więc on jest jedynie mądry, a on pokazuje, a temu, który ma moc utwierdzić was według Ewangelii mojej, zwiastowania o Jezusie Chrystusie, według objawienia tajemnicy przez długie wieki milczeniem pokryte, a teraz objawionej i przez pisma prorockie. Wiecie, my jesteśmy za mało po prostu złapani w te Boże słowa, które pociągać powinny nas do Boga coraz bardziej. Tak człowiek jakby nie do końca pojmował, co mu uczyniono, prawda? Człowiek żyje na tej ziemi i nie do końca pojmuje, co Bóg uczynił nam ludziom. Nie ceni sobie tak bardzo tego, bo jakby to nie jest takie najważniejsze, prawda? Najważniejsze jest mieć chleb, mieć jakąś kiełbachę w lodówce, najważniejsze mieć ileś ubrań fajnych jeszcze, żeby było widać, że jestem szykowny i tak, czy szykowna. No, a tu wiedzieć, jaki jest Bóg. Wiedzieć, co mi On uczynił i dziękować Mu za to. Żeby to nie był jakiś slogan, tak Bóg mnie zbawił, a ja żyję jak? Bez zadowolenia, bez wdzięczności. Jeśli taką wielką rzecz nam Bóg uczynił, zasłużyliśmy na karę, a On nam dał możliwość zbawienia w Jezusie Chrystusie. Czyż nie jest to piękne? Często nawracają się ludzie i zamiast poznawać Boga, to sobie myślą, no tu ludzie ustawieni są w religii, ten już ten ma tamto, ten tamto. Ludzie obserwują i patrzą, bo poustawiani już są w tej religii. To tylko znaczy, że trzeba się dobrze ustawić i wszystko jest dobrze. A tak nie idzie. Każdy, który się nawraca, musi pojąć, że nawraca się od diabła do Boga, od ciemności do światłości, od nienawiści do miłości.
od niesprawiedliwości do sprawiedliwości, rozumiecie? To jest przejście, a przecina to wszystko krzyż. I nie można przejść z ciemności do światłości, omijając krzyż, nie da rady. Jeśli ktoś przechodzi przez inne drzwi, ten wchodzi ze starością swoją. I zamiast być z Bogiem, ten człowiek jest między wierzącymi, ale z Bogiem nie jest. Pomyślcie o tym. Jedynie Bóg jest mądry. Jezus powiedział do tego człowieka, który powiedział: nauczycielu, dobry. A Jezus mówi: tylko Bóg jest dobry. Pomyśl sobie. Masz do czynienia z Bogiem, który chce ci dać się poznać. Pomyśl sobie. On chce ci nauczyć swojej mądrości. Czyż nie jest to cudowne? Jest ktoś, kto chce cię naprawdę wprowadzić w mądrość. Uczynić cię mądrym. Może sam sobie myślisz, jestem mądry, jestem mądra, umiem sobie rozwiązywać te różne sprawy. Ale czy na pewno? Czy kiedy porównam to z mądrością Boga, czy wtedy to również będę mógł nazwać mądrością? Muszę mieć porównanie. Będziemy chcieli właśnie dzisiaj o tym mówić. 1 Koryntian, 1 rozdział, kawałeczek dalej. 30 i 31 wiersz. Ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem, aby jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił. On się stał dla nas mądrością od Boga. Jezus Chrystus. Wiecie, najgorsze jest to, kiedy my ludzie mamy do czynienia z tak wspaniałymi sprawami, z tak wspaniałymi objawieniami. Jesteśmy jakby tak daleko od tego. Tak jakbyśmy nie mogli tego zobaczyć, prawda? I wtedy człowiek taki suchy jest na te wiadomości z nieba. Nie może ich zobaczyć. Nie może docenić tych wiadomości z nieba. Są jakby gdzieś tak daleko, hen daleko te wiadomości. Nie może je mieć w sercu, tylko gdzieś tam daleko one są. Nie mogą przejść do serca i spowodować: Boże, jakie to jest piękne. Jezus jest mądrością dla mnie. Jeśli jestem w Chrystusie, jestem mądry. Jeśli jestem poza, jestem głupi. To jest inna skala, prawda, niż dorobiłem się czegoś i nie dorobiłem się czegoś. Zobaczcie, jak często ludzie mówią: no ten człowiek sobie potrafi radzić w życiu, mądry jest. A czy umie sobie radzić w pańskich sprawach? Kto się chlubi, w Panu się chlubi. Pomyśl sobie, jakie to jest cenne. Urodziłem się głupi, ty też. Czy mądrym się urodziłeś? Urodziłaś. Urodziliśmy się tak głupi, totalnie głupi. I od początku potrafiliśmy niszczyć swoje życie. Dosyć sprawnie nauczyliśmy się kłamać, zabierać cudze, myśląc, że to jest dobry sposób na życie. Jezus jest mądrością, urodził się mądry. I wzrastał. I czynił to, co mądre. Nigdy nie uczynił nic głupiego. Zawsze tylko to, co jest mądre. On jest mądrością. Najwspanialszą mądrością wyborów, decyzji każdego dnia. Smutków czy radości. Kiedy z Nim chodzisz, ty doświadczasz jednego i drugiego, ale to jest to, co jest potrzebne. Mądre jest smucić się smutkiem ku upamiętaniu, a głupie jest smucić się smutkiem pożądliwości, niespełnionych pragnień i tak dalej, i tak dalej. A więc Pan Jezus Chrystus jest mądrością. Jeszcze Psalm 111 przeczytajmy. Halleluja.
Z całego serca wysławiam Pana, w gronie prawych i w zgromadzeniu. Wielkie są dzieła Pana, godne badania przez wszystkich, którzy je kochają. Dzieło Jego jest okazałe i wspaniałe, a sprawiedliwość Jego trwa na wieki. Pamiętnymi uczynił cuda swoje, łaskawy i litościwy jest Pan. Daje pożywienie tym, którzy się Go boją. Na wieki pamięta o swoim przymierzu. Ukazał ludowi swemu potęgę dzieł swoich, dając im dziedzictwo narodów. Wierność i prawo są dziełami rąk Jego. Wszystkie Jego nakazy są niezawodne. Ustanowione na wieki wieków, pełnione wierności i prawości. Zesłał odkupienie ludowi swemu, ustanowił na wieki swoje przymierze. Święte i straszne jest imię Jego. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Wszyscy, którzy ją okazują, są prawdziwie mądrzy. Chwała Jego trwa na wieki. Bać się Pana. Początkiem mądrości jest bojaźń. Świadomość wielkości, potęgi i majestatu Boga, który nie jest zależny od nas ludzi i może uczynić wszystko, co zechce. A Ty chcesz być zbawionym, czy zbawioną, uratowanym, uratowaną. Chcesz być z Nim w wieczności i zdajesz sobie sprawę, że On jest zawsze wierny i zawsze sprawiedliwy. Że nie ma względu na osobę, ale każdego sądzi sprawiedliwie. Że wszystko czyni według prawdy. Nie ma w Nim żadnego zakłamania. Wszystko jest u Niego jawne, oczywiste, prawdziwe, święte. Zdaję sobie sprawę, że z powodu Ciebie posłał Syna swego, aby Ciebie zbawić. I nie chcę zlekceważyć Jego Syna, pominąć Jego Syna, bo zdaję sobie sprawę, że będzie się gniewał, a pomsta Jego będzie straszna, gdy nie Jego Syn będzie najważniejszy w Tobie czy we mnie, ale rzeczy tego świata, ale Ty własne, Twoje własne ja. Zdaję sobie sprawę, że On jest prawdziwy w tym, co czyni i mówi. On się nie zmienia, On jest zawsze ten sam. Boisz Go się i szanujesz Go i wiesz, że nie zmienisz Jego ustaw. Te ustawy mają zmienić Ciebie. Mają uczynić Cię mądrym. Mają dać Ci podstawy do mądrych wyborów, do mądrych decyzji, do mądrych planów i działań. Tylko dzięki Bogu możemy być mądrzy. Jeśli poznaję Boga i mam bojaźń, to już jest mądrość. Będziemy szli przez Biblię i patrzyli w te miejsca, które będą nam uzmysławiać to coraz bardziej i bardziej, abyśmy mogli się oprzeć na nauce biblijnej i jeszcze bardziej byli świadomi tego, jak ważne jest być nowym człowiekiem. Cieszyć się nowym człowieczeństwem, zbawieniem w Chrystusie, wolnością, kierunkiem niebo, domem Ojca, który jest otwarty szeroko dla wszystkich wracających synów i córek. I nigdy nie da sobie zabrać tego z serca, z myślenia, z pragnień, dążenia. Być mądrym człowiekiem, który niebo ceni sobie więcej niż ziemię. Który gotów jest stracić to życie, ale nie tamto. A ta mądrość jest od Boga. To jest bardzo ważne. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana. To jest uznanie Jego za autorytet we wszystkich sprawach swojego życia. A to, co On powie, jako rozkaz, mile widziany w codziennym życiu. Chwała Bogu. Jeszcze przypowieści Salomona, 23 rozdział, od 17 do 19 wiersza. Niech Twoje serce nie zazdrości grzesznikom. Czy jest coś, co zazdrościsz temu światu?
Jeśli coś ma, o, jakie fajne, umeblowane mieszkanie. Ja nie mogę mieć tak, jestem chrześcijaninem. Muszę żyć w prostocie. A to takie fajne, naprawdę podoba mi się. Może co innego. Może jakąś pozycję w pracy. Nie wiem co. Ale jeśli czegokolwiek zazdrościłbym grzesznikowi, to jestem kim? Jak się nazywam? Głupiec. Dobrze jest sobie to powiedzieć nieraz. Ty głupcze, o czym myślisz? Do czego zmierzasz? Przecież w tej chwili już nie jesteś mądry czy mądra. Jeśli zazdrościsz czegoś temu światu, jak sobie żyje, jak sobie kupuje szyneczki, jak sobie kładzie na te plastereczki, na to, jak się w tym puszy, jak gdzie wyjeżdża, jakie ma wczasy, jakie co ma, jeszcze co ma. Powiedz sobie wtedy prawdę. Ty głupcze, o czym ty myślisz? Przecież to jest tragedia, jeśli to cię pociąga, a nie skarby z nieba. Lecz niech zawsze zabiega o bojaźń Pana, bo wtedy jest przed tobą przyszłość i twoja nadzieja nie zawiedzie. Słuchaj, synu mój, i bądź mądry. Skieruj swoje serce na prostą drogę. Nie chodź krętymi drogami tego świata, kombinacjami, chytrością, przebiegłością, skąpstwem, zawiścią. Jakoś osiągasz swoje cele. Chodź prostą drogą. Może pewne rzeczy cię ominą, ale po co ci te, które by ci zaszkodziły? Ale te potrzebne na pewno dostaniesz. Pan da ci to, co jest potrzebne do życia i pobożności. Nic nie pominie. Zobaczcie, jakie to jest ważne. Bóg jedynie jest mądry. Jezus stał się dla nas mądrością od Boga. Nigdy nie zazdrość grzesznikowi czegokolwiek. Niech twoje serce będzie wdzięczne Panu za to, że zostałeś uwolniony od tego szpanu tego świata, od tych kombinacji tego świata, od tych wielkich słów tego świata. I nie potrzebujesz używać tych wielkich słów, żeby uznawali cię za mądrego. Możesz używać tych prostych słów, żeby ludzie cię mogli zrozumieć. A więc mamy świadomość. Jedynie Bóg jest mądry, jedynie On może nas napełnić mądrością. Bać się Jego, to znaczy być mądrym człowiekiem. To jest początek. To jest uznawanie Jego autorytetu, Jego władzy, Jego majestatu, Jego sądu również nad nami, ludźmi. To jest pewność. On decyduje o wszystkim. Bóg decyduje o wszystkim. Nie mogę sobie robić, co chcę. Muszę zacząć patrzeć, co On chce. To jest najważniejsze. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział. Jak byliśmy w Łambinowicach, mogłem mówić o pannach mądrych i głupich. I Pan Jezus pokazywał tam, które spotkają się z Nim, a które nie. Tu Pan Jezus mówi w tym 7 rozdziale od 24 wiersza. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. Cóż czytamy tutaj? Kto słucha słów Jezusa i wykonuje je, ten będzie przyrównany do męża mądrego. Słucha i wykonuje. Czy ja jestem słuchaczem słów Jezusa i wykonawcą? Czy mogę powiedzieć, Panie, toć ja jestem mądry. Ja tak źle nieraz o sobie myślałem, że może tak czy inaczej, a Ty mówisz, że jestem mądry, bo słucham i czynię.
I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, powiały wiatry i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. Zobaczcie, jakie zwycięstwo. Człowiek, który słucha słów Jezusa i czyni je, jest zwycięzcą. Przejdzie przez te wszystkie doświadczenia i będzie z Nim. Co powinniśmy robić, my ludzie, słuchając słów Jezusa? Chcieć je czynić. Czy robimy to? Czy chcemy je czynić, to co On mówi? Czy nie jest tak, że słuchamy ich, ale nie jesteśmy zdeterminowani, by je czynić? Chcemy czegoś innego, chcemy, żeby mówiono słowo, ale my jesteśmy zadowoleni, gdy słyszymy je. Pomyślmy, czy te słowa Jezusa możemy odnieść do siebie. Czy jesteśmy słuchaczami, którzy czynią to, co słyszymy? Czy my się Go boimy? Pana się boimy i poważnie traktujemy Jego słowo. Czy to jest ważne, co mówi Jezus do nas? Jezus mówi, kto zachowa słowo mojej śmierci, nie ujrzy na wieki. Czy to jest ważne? Naprawdę każdy z nas odpowie, czy słuchając słów Jezusa podjął się, aby je czynić. Tu nie ma tak, że można sobie słuchać i nie czynić. Jezus mówi, że prawdziwie mądry jest ten, który słucha i czyni to, co słyszy. Dobrze, kiedy tak jest, bo człowiek wtedy rozwija się, wzrasta, rozwija się, przechodzi przez doświadczenia, przez próby, ale jest razem z Panem, bo Pan jest tym człowiekiem. Pan jest mądry. I chce mieć mądrą oblubienicę. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki. A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką Jego, albowiem uczył je jako moc mające, a nie jak uczeni w piśmie. Zobaczcie, jak ważne jest, słuchając słów Jezusa, być zdecydowanym, aby wprowadzać je w codzienne pielgrzymowanie. Inaczej, gdyby Jezus przyszedł i spytał się, chcesz być mądry? Mówisz, tak, Panie, chcę być mądry. Jezus mówi, to słuchaj, co mówię i czyń to. Chcesz być głupi? No nie, Panie, nie chcę być głupi. To słuchaj, co mówię i czyń to. Zaczyna się od małych rzeczy. Jeśli wierność jest w tych małych, są następne i następne, jest rozwój. Ktoś może powiedzieć, a to za małe, dawaj mi, Panie, większe zadania. Większe zadania przyjdą, kiedy będziesz wierny w tych małych. A więc jest to ważne dla mnie i dla ciebie. Czy dzisiaj niebo może powiedzieć o mnie mądry czy głupi? Czy Boży lud może powiedzieć o mnie mądry czy głupi? Czy Jezus może powiedzieć o mnie mądry czy głupi? Czy myślałeś o tym, że to jest tak ważne? Że chrześcijaństwo to nie jest iluzja, to nie jest tylko tak sobie, tylko czy okażę się mądrym, czy głupim. Dlatego te panny mądre i głupie, o których Jezus mówił. Czy moje wybory to niebo, czy mojego? Zobaczymy wiele rzeczy, my wiemy o tych rzeczach, tylko my po prostu mamy problem, żeby je wprowadzać w codzienność.
zapominamy o tym w tych dniach, kiedy idziemy do pracy, do szkoły, gdzieś tam. Zapominamy o słowach Jezusa. Zaczynamy żyć prędkością tego świata. Zamiast żyć Jego przykazaniami, Jego słowem. Ile razy by nam się inaczej powiodło, gdybyśmy słuchali Pana? Człowiek gna i osiąga później co? To, że ludzie mogą powiedzieć, zobacz, co on ma, czy ona ma. Czy to, że możesz to używać i czynić to, co chce Pan. Słucha i wykonuje. Zobaczcie. Czy to jest praktyczne? Czy to jest takie normalne po prostu, że tak powinno być? No, słuchamy słowa Jezusa i czynimy je. Zwyciężamy lub też przegrywamy, ale szukamy Pana i On nas prowadza głębiej, daje nam zwycięstwo i daje nam czynić to. Czy nie zależy nam na tym, żeby czynić Jego słowa? Ale oczekujemy, że nas zbawi, że nas zabierze do wieczności z sobą. Na przykład słuchamy, mówimy, możemy powiedzieć, Panie, słuchaliśmy Ciebie. Byliśmy na tysiącu zgromadzeń. Słuchaliśmy Ciebie, Panie. Jezus mówi, przecież powiedziałem, że to nie wystarczy. Że słuchając, trzeba też chcieć czynić to, co się słyszy. Zobaczcie, gdy człowiek praktycznie żyje, to ten człowiek nie ma zaległości, ale gdy człowiek żyje teoretycznie, to zbierają mu się zaległości z ilu zgromadzeń. I później się okazuje, że był na 100 zgromadzeniach i ze 100 zgromadzeń nic nie jest wprowadzone w życie. I co teraz, nadrobić to? Ciężko, prawda? Przypowieści Salomona, 12 rozdział. Najlepiej właśnie praktycznie żyć. Każdego dnia należąc do Pana. Kto miłuje karność, miłuje mądrość. Czy podoba się nam karność? Coś, co ma uporządkowanie. Co ma prawa i przywileje. I trzeba się z tego wywiązać, żeby dostać te przywileje. Nie dostaje się bez posłuszeństwa. Czy podoba nam się karność? Czy chcielibyśmy, żeby Bóg nie był aż taki, żeby nie wymagał aż tak od nas, żeby no, wiedział, że my jesteśmy tylko ludźmi, żeby zrozumiał, że przecież nie można od nas tego wymagać. Jednak Słowo Boże mówi, że kto miłuje karność, miłuje mądrość. Mądrość ma porządek. To nie jest bezład, to nie jest na chybił trafił, to nie jest uda się, nie uda. To jest konsekwentna, codzienna praca wykonywana w ustalonym kierunku, aby go uczynić, wykonać tą pracę. A kto nienawidzi karcenia, jest głupi. Kto nienawidzi karcenia, jest głupi. Kiedy Pan napomina, wskazuje, człowiek nienawidzi tego, sumienie się porusza. Ja bym chciał spokojnie sobie pożyć, a moje sumienie się rusza. Jak najszybciej zapomnieć o tym i znowuż być wolnym czy wolną. Znowu sobie żyć, jak sobie myślę, jak sobie uważam, jak sobie ustalę. Żyć po swojemu, jakaż to radość, żyć po swojemu. Nikt mi nie będzie narzucał, jak mam żyć. Jestem wolnym człowiekiem, będę sobie żył, jak chcę. Czy to jest dobre? Głupi. Chce tak żyć. Mądry zaś wie, że uporządkowanie to jest coś bardzo ważnego. I nieraz trzeba skorygować nas, żebyśmy nie zginęli w tłumie. Jeśli kochasz te napomnienia Boga czy Bożego ludu, tak jak i psalmista mówi, nie będę się przed nim zdrygać. To wtedy okazujesz się mądrym, mądrą.
Ale jeśli obrażasz się, urażasz się i szukasz zaraz w kimś drugim czegoś, to nie jest to dobre. Mądry wie, że musi być porządek. Głupi zaś próbuje go uniknąć, zmienić, żeby było inaczej, żeby można było sobie żyć po swojemu. Ale Jezus mówi, że każdy, kto będzie żył po swojemu, zginie, ale ten, który oddał mu życie, aby żyć według Jego woli, żyć będzie na zawsze. No, teraz takie trudne doświadczenie dla sióstr. 14 rozdział, 1 wiersz. Mądrość kobiet buduje ich dom. Piękne, prawda? Jakie zaszczytne zadanie w domu. Kiedy mądra jest, to buduje swój dom. Mądrość pochodzi od Boga, a więc jest mądra dzięki Bogu. Jest poddana karności Bożemu wpływowi na swoje życie. Jest mądra, boi się Boga, buduje swój dom. Lecz głupie własnoręcznie go burzą. Wydawałoby się, jestem w domu, to czy to, gotuję, piorę, różne rzeczy robię. Czy to ma sens? Ma sens, jeśli robię to z Bożą mądrością. Jeśli robię to z wdzięcznym sercem. Jeśli robię to dla Jego chwały. Ale jeśli nie robię to w ten sposób, to mam pretensje i żal. I wylewam to na swoich domowników. Zamiast miłość, radość i pokój dostają zupełnie inne rzeczy. I wtedy rujnuję. Miłość buduje. Pycha rujnuje. Jak potrzebne jest po prostu, żeby kobieta była mądra. Dzięki tej Bożej mądrości. Wiecie, że w świecie są mądre kobiety, które są gospodarne i w tych domach zawsze wszystko jest, ale nie robią to z powodu Boga. Nie należą do Boga. Mają różne rzeźby, bożki w swoich domach, różne rzeczy. Nie jest to mądrość Boża. Ale to życie wieczne, które jest w tej kobiecie i to poddanie się temu życiu czyni ją mądrą. I ona się spodziewa, że Bóg weźmie ją do siebie przez to, co czyni również. Jak poddaje się Mu, jak czyni to dla Jego chwały. Naprawdę Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie, jak wiele kobieta znaczy w domu. Nastrój jej serca, pragnienie, spełnienie w Panu, nabywanie mądrości od Boga. Niech mądrość napełnia. Też przy powieści Salomona, 14 rozdział, 16 wiersz. Mądry boi się Boga i unika złego. Widzimy mądrego, który bojąc się Boga, unika złego. Mógłby w to wejść, ale nie wejdzie, bo wie, że Bóg nienawidzi zła. A więc mądry człowiek, bojąc się Boga, unika złego. Nie chce w to wejść, bo wie, że Bóg nie ma z tym nic wspólnego. Bóg nie wchodzi w to zło. Tak jak Jezus powiedział, diabeł nic nie ma we mnie. Władca tego świata nic nie ma we mnie. I człowiek wierzący, który jest mądry, też nie chce, żeby coś było w nim czy w niej z tego świata. A teraz drugi. Lecz głupiec spoufala się z nim i czuje się bezpieczny. Zobaczcie. Mądry boi się Boga i unika złego. Głupiec zaś spoufala się z Bogiem. Wchodzi w zło. Czyni zło.
I co? I czuje się bezpieczny. Jak to się stało, że człowiek, który czyni zło, czuje się bezpieczny? Głupiec znalazł sobie nauczycieli, którzy mu dali podstawy do tego, żeby tak żyjąc, czuć się bezpiecznym. Jesteś pod łaską, a więc nie musisz się martwić. Możesz grzeszyć. Pan cię i tak zabierze do swojej wieczności. I głupiec uwierzył tym rzeczom i pozwolił sobie na wchodzenie w zło. Mądry zaś nadal pozostaje pewnym, że Bóg nie zmienia się i nie zmienia swoich słów i wie, że nadal zło jest złem, a więc nie wchodzi w to zło. Unika złego. Głupiec zaś nie. Jeśli to przyniesie mu zyski, bierze. Nie ma znaczenia. Jeśli będzie miał z tego profit, zrobi więcej pieniędzy, więcej sobie kupi, bierze. Mądry zaś woli poprzestać na małym, niż czerpać z czegoś, co później zniszczy jego własny dom. Czuję się bezpieczny, aż to tragedia, prawda? Czuć się bezpiecznym, kiedy już się jest w tragedii. Ilu wierzących ludzi dzisiaj czuje się bezpiecznie, chociaż żyją w grzechu? Czy możemy powiedzieć, że są mądrzy, czy głupi? Czy człowiek nie powinien oczyścić się z tych grzechu, czy z grzechów, żeby mieć wszystko prawidłowo między sobą a Bogiem, wiedząc, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym? 5 Mojżeszowe, 18 rozdział. Niech Bóg kształtuje w naszych umysłach, sercach obraz potrzebny nam też, abyśmy mieli świadomość, że życie chrześcijanina ma wartość, abyśmy nigdy tej wartości nie uznali za nic niewartą. To jest Chrystus w nas, nadzieja chwały. To jest wartość. I abyśmy nie zlekceważyli sobie tej wartości przez jakieś tam swoje kombinacje. Od 15 wiersza. Proroka takiego, jaki ja jestem, wzbudzi ci Pan, Bóg twój, spośród ciebie, spośród twoich braci, jego słuchać będziecie. Według tego, jak prosiłeś Pana Boga twego na Chorebie, w dniu zgromadzenia, mówiąc, nie chciałbym już słyszeć głosu Pana Boga swego i patrzeć nadal na ten wielki ogień, abym nie zginął. Pan rzekł do mnie, słusznie powiedzieli, wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty. Włożę moje słowa w jego usta i będzie mówił do nich wszystko, co mu rozkażę. Jeśli więc kto nie usłucha moich słów, które on mówić będzie w moim imieniu, to ja będę tego dochodził na nim. Chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na te słowa. To ja będę tego dochodził na nim. Bóg mówi, będę dochodził tego na tym, który nie będzie się słuchał mojego Syna Jezusa Chrystusa. Będę dochodził. To jest bardzo ważne. Psalm 10, wiersz 4. Bezbożny myśli w pysze swojej, nie będzie dochodził. Nie ma Boga. Oto całe rozumowanie jego. Głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. Nie będzie dochodził. Czyż nie jest głupotą myśleć, że Bóg nie będzie dochodził, skoro sam Bóg powiedział, że będzie dochodził? Czy wiesz, że Bóg dochodzić będzie każdej sprawy, w której okazaliśmy nieposłuszeństwo Jego Synowi? Będzie dochodził tego. Nie myśl sobie, że jakieś jest przeterminowanie czy cokolwiek innego, jedynie krew Jezusa może oczyścić cię od tego i wtedy Bóg nie będzie dochodził tego, co krew Syna Bożego oczyściła. Ale jeśli nie ma oczyszczenia, będzie dochodził. Mądry wie o tym, że Bóg będzie dochodził. Głupi zaś mówi, nie będzie dochodził. Nie będzie się tym Bóg zajmował. Ja wierzę w Jezusa, wystarczy mu to. Bóg powiedział, wierzący, wystarczy.
Bóg mówi, będę dochodził każdego nieposłuszeństwa, które mój syn wypowie, słowo, które mój syn wypowie tu, na tej ziemi. Pomyśl o tym. Pomyśl, jeśli jesteś nieposłuszny Jezusowi, Bóg będzie tego dochodził. Pomyśl o tym. Mądry boi się Boga i unika złego. Bóg będzie dochodził. To nie jest tak sobie. Przypowieści Salomona, 10 rozdział, 8 wiersz. Człowiek mądrego serca przyjmuje przykazania. Więc człowiek mądry przyjmuje przykazania, chociaż przecież one nie są w zgodzie z naszym ciałem, prawda? Jakże często one nie są w zgodzie. Miłuj nieprzyjaciela swego. Czy to jest w zgodzie z naszym ciałem? Nie. Nasze ciało wzdryga się przed czynieniem dobrze komuś, kogo nie lubimy. A tu słowo przykazanie Jezusa mówi, miłuj nieprzyjaciół swoich i czyń im dobrze. Czy rozumiecie, mądry przyjmuje przykazanie. Jest gotowy się poddać przykazaniu wbrew swemu ciału. Lecz gadatliwy głupiec upadnie. Głupiec tylko mówi o tym, ale nie przyjmuje. Mówią, a nie czynią. A więc widzimy, że Bóg mówi, jeśli ktoś nie będzie słuchał mojego syna, ja będę dochodził na nim tego. Głupiec mówi, nie będzie dochodził. Mądry przyjmuje przykazania Boże. Głupi zaś mówi, ale nie czyni. Nie będzie dochodził, że nie czynię. Przecież wiem. Znam Biblię. Słowo Boże mówi, że przed sądem Chrystusa każdy z nas stanąć musi. Musimy stanąć, powinniśmy być zdopingowani, sobie nawzajem pomagać w tym, żeby patrząc na Chrystusa, rozwijać się dzięki Niemu, żeby budować się nawzajem. Musimy pokonać barierę głupoty i przyjąć mądrość, to znaczy Chrystusa. I zacząć inaczej myśleć, inaczej mówić, inaczej żyć. Jezus mówi, słowa moje są duchem i żywotem. Jeśli czynię te słowa, przyjmuję te słowa, dla mnie one są duchem ożywiającym. Ożywiają mnie te słowa. Mądry wie o tym, że słowa Pana darzą życiem. Przyjmuje je, chociaż ciało jest przeciwko. Wie, że posłucha się ciała, to będzie głupi. Posłucha się Pana, będzie mądry. I wbrew swemu ciału woli się słuchać Pana niż swego ciała. Prawda? Jak potrzebujemy mądrości, żeby nie być głupcami, którzy wolą słuchać ciała niż Pana. A przecież ciało radzi. Nie, nie zrób tego. A mądrość? Zrób. Pan widzi. To nie ma znaczenia, jak człowiek cię osądzi, gdy zrobisz to, co mówi Jezus. Ważne, że Pan widzi w tobie mądrego, który czyni to, co on mówi. To jest bardzo ważne, bo często uzależniamy to postępowanie, bo co człowiek pomyśli, ale ważniejsze jest to, co Pan w tym momencie na to powie. Moglibyśmy jeszcze zobaczyć Mateusza, 12 rozdział, 36 i 37 wiersz. A powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. Albowiem na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. Jezus mówi, z każdego nieużytecznego słowa zdamy sprawę. Pan będzie dochodził. Nie można tak sobie na pusto mówić. Trzeba mówić to, co jest potrzebne. Nie można sobie paplać. Trzeba rozmawiać.
trzeba umieć komunikować się w Duchu Chrystusowym i szukać tego, co jest wieczne, co prawdziwe. Użyteczne słowa to są te, które mogą budować. To jest bardzo ważne. Z listu Jakuba może jeszcze zajrzyjmy. Czy myślisz o tym? Głupi, mądry. Kim ja naprawdę jestem? Myśl tak, ja też tak myślę. Kim ja jestem? Muszę zobaczyć. Słowo Boże jest lustro, pokazuje mi, kim ja jestem. Czy jestem głupi, czy mądry? No muszę po tym słowie wyjść ze świadomością. Czy dzisiaj jestem głupi, czy mądry? Czy dzisiaj, gdyby Pan mnie wziął, to byłbym mądrą panną, czy głupią panną? Czy mógłbym wejść, czy zostać przy drzwiach? To jest bardzo ważne, mieć jawną, prawdziwą odpowiedź na to. Trzeci rozdział, 13 wiersza. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Tak pyta się Jakub. Czy jest ktoś między wami mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi nacechowanymi łagodnością i mądrością. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry stępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta. Następnie miłująca pokój. Łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. A owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Mądrość, ta z góry od Boga jest przede wszystkim czysta. Pomyśl, jakie piękne. Możemy być wszyscy mądrzy, prawda? Takie proste. Mądrość przyszła do nas w Chrystusie. Kto przyjmuje Jezusa, przyjmuje Bożą mądrość. Mądrość do życia, mądrość do mówienia. Mądrość do myślenia. Zobaczcie, jakie to jest piękne dla nas ludzi. Głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. Będę żył, jak uważam. Mądry zaś wie, że jest Bóg. I że On powiedział, jeśli nie będę narodzony z Niego. Nawet nie ujrzę wspaniałego Jego królestwa, co dopiero do Niego wejdę. A więc mądrość dąży do tego, co jest zgodne z Bożą wolą. Nie szuka swego, nie szuka swoich rozwiązań, szuka Jego rozwiązań i tego, co jest bliskie Jego sercu, a wtedy inni na tym dobrze wychodzą. Przy powieści Salomona, ten Salomon to bardzo dużo na ten temat napisał. W końcu dostał mądrość od Boga. Nie było przed nim tak mądrego człowieka. 6-7 wiersz 3 rozdziału. Pamiętaj o nim na wszystkich swoich drogach, a on prostować będzie twoje ścieżki. Nie uważaj się sam za mądrego. Bój się Pana i unikaj złego. Pamiętaj zawsze o nim. Bój się Jego. I unikaj złego. Nie uważaj się sam, jestem mądry, poradzę sobie. Nie uważaj się za mądrego. Bój się Pana. Pamiętaj zawsze, że On cię widzi, że On cię słyszy, że On prawidłowo oceni wszystko, co robisz, o czym myślisz, czego szukasz, do czego dążysz. On jest sędzią sprawiedliwym. Bój się Jego. Nie rób jakichś takich własnych teorii mądrości. Jestem mądry, bo znam odpowiedź na przykład na jakieś pytanie biblijne czy coś takiego. Mogę znać odpowiedź na 1000 biblijnych pytań i żyć w grzechu. Jeśli gdziekolwiek dochodzisz do punktu świadomości, Boże, jestem głupcem,
to nie jest wcale jeszcze tragedia. Jeśli człowiek zaczyna rozumieć, że jest głupcem, to jest szansa, że będzie chciał być mądry. A jeśli człowiek uważa siebie sam za mądrego, chociaż jest głupcem, gdy umrze, co wtedy znajdzie? Tragedię. Dobrze, kiedy człowiek za życia, kiedy jest naprawdę głupcem, dotrze do niego: Boże, jestem głupi. Naprawdę jestem głupia. Potrzebuję Ciebie, Jezu, mądrości, żeby przejść przez to życie i nie pakować się w te cielesne tarapaty. Być zdrowym, zdrową w Tobie, należeć do Ciebie, być Twoją świętą, wyłączną własnością i cieszyć się Tobą każdego dnia, Boże. Chcę być mądrym. Nie chcę mieć serca zgorzkniałego, zawziętego. Chcę mieć serce czyste, wolne, zadowolone w Tobie, Panie. Chcę być mądrym. Chcę, żeby moje wybory nie wpływały na stan mojego sumienia. Żeby moje sumienie było czyste. Co Boże mój, że ci, którzy nie dbali o swoje sumienie, stali się rozbitkami w wierze. Chcę, by moje sumienie było czyste. To jest mądrość. Nie chcę go zadusić jakimiś naukami ludzkimi, które by mi powiedziały, że mogę grzeszyć i czuć się swobodnie. Chcę wiedzieć, zapłatą za grzech jest śmierć i nie chcę żyć w grzechach, Panie. Chcę być wolnym dzięki Tobie, Panie. Chcę, by stało się to, co Ty mówisz do mnie w swoim słowie, w Biblii. Chcę kosztować, jak dobry jesteś, Panie. Jeśli gdziekolwiek zobaczymy, że tu okazujemy się głupcami, to jest szansa, żeby pozbyć się tej głupoty. Nie po to Pan mówi i dzisiaj o tych rzeczach, żeby tylko wykazać, a jesteś głupi, nie chcę cię znać. Nie, jeśli nawet da człowiekowi zrozumienie, jak powiedział do tych uczniów, z którymi szedł do Emaus, o głupi i gnuśnego serca. Dlaczego? Bo mieli Słowo Boże, a jednak myśleli inaczej. I wtedy zaczął ich prowadzić poprzez to Słowo, które mówiło o nim. I serce ich zaczęło pałać. Nie po to im powiedział głupi, żeby wyrzucić precz, ale po to, żeby uzmysłowić im, że przecież to wszystko zostało napisane. Oni jakby tego nie słyszeli. Nie wierzyli w to słowo. Oparli się na swoich zmysłach i ocenili sytuację. I chociaż usłyszeli wiadomości o zmartwychwstaniu, jednak nie za bardzo, to zajęło ich serce. A więc nie uważajmy się sami za mądrych. Bójmy się Pana. Unikajmy zła. Przypowieści Salomona, 9 rozdział, 8 wiersz i dalej o tej części: karć mądrego, a będzie ci miłował. Daj mądremu, a będzie jeszcze mędrszy. Połudź sprawiedliwego, a będzie umiał jeszcze więcej. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie świętego to rozum. Karć mądrego, a będzie cię miłował. Głupi zaś cię znienawidzi. Mam już dość. Tego człowieka stale się o coś czepia. O co tu chodzi teraz znowuż? No jasne, są tacy też czepliwi, ale to nie o nich mowa. Mówimy o mądrych, którzy widząc człowieka w potrzebie, zwracają mu uwagę. Musi się to zmienić, bo inaczej będą kłopoty. Karć. Wiecie, kiedy czytamy Psalm 73, byłem jak zwierzę bezrozumne przed Tobą. Dlaczego? To, co już wcześniej mówiliśmy. Bo co? Zazdrościłem bezbożnym. Ich dzieci zawsze takie, fajnie, wszystkiego mają dosyć. Ale kiedy pokazałeś mi kres, wtedy pojąłem. Dziękuję Ci, Boże, że jesteś ze mną. To jest najważniejsze. Oni mają tu chwilowe swoje zadowolenia, lecz ja mam wieczne, bo jestem z Tobą, Panie. Jakież to jest ważne też, żeby,
żeby mieć to za najwyższy zaszczyt, że może z Bogiem mieć społeczność, że może z Bogiem mieć relacje, rozmawiać, należeć do Niego. A On może Cię wprowadzać w te swoje święte prawdy. Przypowieści Salomona też 28 rozdział. 26 wiersz, część druga. Kto mądrze postępuje, jest bezpieczny. Skąd mogę wiedzieć, że mądrze postępuję? Synu mój, idź zgodnie z przykazaniami Jego, a wtedy będziesz dobrze postępować. Idź drogą prostą, nie krętą. Kto mądrze postępuje, jest bezpieczny. A ta część wcześniejsza, kto ufa własnemu sercu, ten jest głupi. Jak można ufać własnemu sercu? Wiesz, ja nie mam takich w sercu wibracji, znaczy wszystko dobrze jest. O, wibracje mam, coś nie tak jest. Komu ufam? Sercu. Później, no, moje serce jakoś nie czuje tego za bardzo. Oj, czuję coś, chyba coś będzie tak. No, ufam swojemu sercu, a nie Panu. Nie Słowu Bożemu, tylko najbardziej zwodnicze, co jest w człowieku? Serce. Jeśli zacznę ufać sercu, a nie Bogu, no to ono mnie wprowadzi w tarapaty po prostu. Oszuka mnie, zwiedzie. I przez swoje różne rzeczy, ile razy serca zapałało, kiedy oczy zobaczyły złoto. Albo coś, co się podoba. Aż serce podniosło się, prawda? I co? I wtedy mogę wierzyć, no to w porządku, serce poruszyło się, to znaczy, że jest dobrze. Nie jest dobrze, jest źle, bo Słowo Boże mówi, że jest źle. Słowo Boże jest wyrocznią, nie nasze serce. I musimy o tym pamiętać po prostu, że kto ufa własnemu sercu, ten jest głupi. Jest głupi, po prostu jest głupi. Ale kto ufa Panu, nie zawiedzie się. Pan umie powiedzieć do nas. Co fałszywi prorocy robili? Znatnienia serca swego prorokowali wam. Nie słyszeli, co mówi Bóg, ale słuchali własnego serca i szli do tego ludu i zwodzili ten lud. Kłamali. To nie było prawdą. A więc kto ufa swemu sercu? Głupi jest. Mówią słowa, które nie dał im Pan i chcą, żeby on je, co? Wypełnił, wykonał. Czyż nie są głupi? Pan będzie wykonywał swoje słowa, nie ich. Mądry zaś wie, że Bóg czyni to, co powiedział. Więc wierny każdemu swemu słowu. A więc kto mądry jest, ten chce postępować w zgodzie z Bożą wolą. Przypowieści Salomona, 12 rozdział. 16 wiersz. Głupi od razu okazuje swoją złość, lecz roztropny nie zważa na obelgę. Jezus na krzyżu. Ludzie, którzy mu bluźnią, szydzą, kpią, a on spokojnie modli się do Ojca. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Nie odpowiada gniewem, a nawet mówi tak potężne słowa. Jeśli kto by bluźnił Synowi Bożemu, będzie mu to przebaczone, ale kto by bluźnił Duchowi Świętemu, temu nie będzie przebaczone. Ani w tym, ani w przyszłym wieku. Nigdy. Bo mówili, że w Jezusie jest duch diabła, a tam był duch Boga, Ojca. Jeśli cię złości coś od razu, bo ktoś coś ci powiedział, głupcem jesteś, czy ja, każdy z nas, który od razu wpada w złość, a człowiek mądry nie zważa na obelkę. Tak Jezus mówi, uderzył cię w jeden, nadstaw drugi. Nie odpowiadaj złem na zło. Bądź mądry, bądź mądra. Czyń to, co miłe jest Panu. Miej wewnątrz siebie pokój, który czyni cię mądrym, bezpiecznym w Panu. 13 rozdział przypowieści Salomona,
10 wiersz. Zuchwałość wywołuje tylko zwady, lecz u tych, którzy przyjmują radę, jest mądrość. Głupiec jest zuchwały. Mądry zaś czyni to, co wie, że Pan mu daje uczynić. Głupi mówi, nie ma problemu, załatwimy to. Chociaż nie ma żadnych możliwości, żeby to zrobić. Mądry zaś ocenia możliwości i mówi tak lub nie. Głupi obiecuje i nie dotrzymuje. Mądry, kiedy mówi, tak czyni. Bo wie, że dał mu to Pan. Jest olbrzymia różnica między mądrością a głupotą. Mądrość od Boga czyni cię mędrszym niż wszyscy twoi nauczyciele, ponieważ czyni cię wykonawcą Bożej woli. Przypowieści Salomona, 19 rozdział. Lepszy jest ubogi, który postępuje nienagannie, niż bogacz, który jest krętaczem i głupcem. Gdzie nie ma rozwagi, tam nawet gorliwość nie jest dobra. Kto śpiesznie kroczy naprzód, może się potknąć. To głupota prowadzi człowieka na manowce, a potem jego serce wybucha gniewem na Pana. Panie, dlaczegoś pozwolił? A czemuś nie słuchał się Pana wcześniej? Czy nie słuchała? Lepszy jest ubogi, który postępuje nienagannie, żyje z Bogiem, chodzi z Bogiem. U niego spotkasz to, co dobre. U głupca zaś nasłuchasz się tylu rzeczy, tyle obietnic, a później, kiedy go potrzebujesz, nie ma go. Mateusz, 6 rozdział, od 19 wiersza. Zobaczymy znowuż mądrość i głupotę. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Albowiem gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. Mądrość doradza, zgromadzaj sobie skarby w niebie. To znaczy wykorzystuj możliwości tu na ziemi, żeby zbierać sobie skarby w niebie. Mądrość wie, jak wykorzystać tutaj obecny czas, żeby sobie tam zgromadzić skarby. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, od 16 wiersza. I powiedział im podobieństwo. Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło i rozważał w sobie, co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich. I rzekł, uczynił tak, zburzę moje stodoły i większe zbuduję i zgromadzę tam wszystko zboże swoje i dobra swoje. I powiem do duszy swojej, duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, jedz, pij, wesel się. Ale rzekł mu Bóg, głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. Masz 5 złotych. Potrzebujesz 2,50. A 2,50 masz już w tej chwili nadprogramowo. I okazuje się, że ktoś bardzo potrzebuje twojej pomocy i właśnie te 2,50 zaspokaja tą pomoc. Ale sobie myślisz, ale jutro będę znowu potrzebował 2,50. Niech sobie poradzi sam. Ja sobie radzę. Niech sobie poradzi. A sobie moja dusza odpocznie. Jutro masz zabezpieczenie, duszo moja. Ciesz się. Ale Pan mówi, że Bóg mówi do ludzi, którzy mają więcej niż potrzebują, a zużywają to dla siebie, że są głupcami. Nie zbierają sobie skarbów w niebie.
A więc jak zbierać sobie skarby w niebie? Pan coś mówił o pozyskiwaniu sobie ludzi mamoną niegodziwości. Ale głupiec, kiedy ma więcej, zaraz myśli, o, to by się przydało, to by się przydało, to przydałoby się, o, super, chwała Bogu! Chwała Bogu, i co? Gdzie skarby? Czy zbieramy skarby w niebie? Czy jesteśmy zapalonymi zbieraczami skarbów w niebie? Czy diabeł podszedł nas głupotą i zamknął nas na samych siebie? Dlatego, tak jak mówiliśmy, ludzie, którzy się nie zmieniają, którzy pozostają sobą, nie wejdą do wieczności. Musisz być zmieniony, ja muszę być zmieniony, wszyscy musimy być przemieniani na obraz Bożego Syna. Nie wiemy, ile będziemy żyli. Czy wiemy o tym, że nie wiemy, ile będziemy żyli i zbieramy sobie, wykorzystujemy czas, żeby zbierać sobie skarby w niebie? Czy nie? Czy zapomnieliśmy o niebie? Zapomnieliśmy o zbieraniu sobie skarbu w niebie? Ważne, że na ziemi mamy fajnie. Czy podoba się nam nauka Jezusa? Przecież to są moje pieniądze. Ja sobie ciężko je zarobiłem. Teraz taka obfitość pojawiła się przecież. Przecież skąd wiadomo, czy to pole będzie obradzać też tak następny? Przecież to jest taki, Bóg mi ubłogosławił tym. Teraz mam czas, by się nareszcie cieszyć. Co zrobię z tym? To jest ważne. Wiecie, nawet małe dzieci mogą się czegoś nauczyć. I te dzieci mają taki moment, kiedy pojmują tą naukę. Dostaną cukierka i zaraz mówią, a dla braciszka też. A nieraz jak dostaną w szkole, to w kieszeni niosą, aż przyjdą do domu i podzielą na pół, żeby zjeść razem. Mają taki, wszystkie dzieci mają w swoim życiu taki moment, kiedy dokładnie ta lekcja, jest mój bądź jak dzieci, jest w ich sercach. Nie zjedzą same, przyjdą, podzielą się ze swoim bratem czy ze swoją siostrą. Prawda? Czy nie? Jest taki moment. Ale później ta chytrość, to skąpstwo przejmuje władzę. Człowiek sobie myśli, ale głupi byłem, że tak się dzieliłem. Trzeba o siebie się troszczyć, o siebie dbać. Jak przechytrzyć rodzeństwo, żeby mieć dla siebie więcej, prawda? Później zaczyna ten inny element wchodzić, ale jest taki moment, kiedy widać to. Piękny, prawda? Piękny moment, kiedy widać to, tą czystość w tym dziecku właśnie w tej sprawie. Chcę też, żeby no brat czy siostra też mogli z tego zaczerpnąć. Piękne. Żebyśmy mieli to w sercu, to będziemy mądrzy. Umieli cieszyć się z innymi tym, czym Bóg nas ubłogosławia, prawda? Umieli się cieszyć z tego, tym, czym Bóg nas ubłogosławia. Ewangelia Mateusza, 11 rozdział. Od 25 wiersza. I to, co mówimy w tym momencie, możemy posłuchać, jak Jezus to mówi teraz. W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł, wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Ci mądrzy i roztropni to są, wiadomo, ci według tego świata. Oni sobie poustawiali wszystko, a teraz tym prostaczkom Bóg objawia swoje prawdy. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Chwała Bogu! Wszyscy możemy być uratowani, wszyscy możemy mieć piękne charaktery chrystusowe, wszyscy możemy być wolni od skąpstwa, wolni od zawiści, wolni od ego, wolni od snobizmu. Wszyscy możemy być inni, pięknie, to jest z nieba.
Chwała Bogu za Jego łaskę, że On chce, żebyśmy byli inni. Jezus mówi, pójdźcie do mnie, wy, spracowani, obciążeni, próbowaliście różnych rzeczy. Chodźcie do mnie. Mądrość woła, chodźcie do mnie, zasiądźcie i wieczerzajcie ze mną. A ja będę wam mówił rzeczy ukryte. Ale dla was one będą otwarte. I wasze serca będą pięknie ubłogosławione. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Zobaczcie, jak mądrość mówi. Chwała Bogu! Słuchajmy mądrość! Trapisz się wieloma rzeczami, chodzisz, smędzisz, różne rzeczy kombinujesz, a Pan Jezus mówi, przyjdź do mnie i zostaw to wszystko. Ja cię nauczę tego, co piękne i będziesz szczęśliwym człowiekiem. Co jest mądrzej? Próbować dalej po swojemu, czy przyjść do Pana i powiedzieć, Pan mi dzisiaj uczynił rzecz wspaniałą. Pan okazuje się prawdziwy we wszystkim, co mówi. Pan Jezus jest naprawdę wspaniałym Panem. Rozgłaszać Jego cnoty i wielbić Go i czcić Go. Sercem ukojonym, wdzięcznym. To jest piękne. Pan gwarantuje. Tak? Jak Pan mówi, przyjdźcie do mnie, to ja wam dam. To czy jest możliwe, żeby było inaczej? Niemożliwe. Mądrość jest przede wszystkim czysta. Jest prawdziwa. Kiedy mówi, tak też czyni. Chwała Bogu. Wiele, wiele wspaniałości dostaliśmy, kiedy Pan Jezus przyszedł tutaj, aby oczyścić nas z naszej głupoty. Mniemania, że osiągniemy coś w życiu, żyjąc po swojemu. Idź na cmentarz, idź do domu żałoby i zobacz, jak wygląda koniec człowieka, a wtedy zmądrzej i pomyśl, taki twój koniec też będzie. Jakim chcesz być znalezionym czy znalezioną? Mądrym czy głupim? Człowiekiem, który wykorzystał czas swego nawiedzenia, czy zmarnował? Przekonasz się o tym pewnego dnia. Mądrzy wiedzą, że to jest prawda. Głupiec zaś myśli, a kto to wie? Jak można zaufać temu, którego nie widzę? Przyjdzie Pan jeszcze trochę i dobrze jest być znalezionym jako mądry. Wiecie, kiedy czytamy Stary Testament czy Nowy, widzimy Boga, który nieraz pokazuje siebie jako kogoś, kto płacze nad stanem swego ludu, że ten lud trwa w głupocie, zamiast być mądry. Lecz mój lud jest głupi i nie słucha mnie. I idzie własną drogą. I zamienili mnie na cysterny, które nie mogą utrzymać wody. Jakże głupi jest mój lud. Pan płakał też nad Jerozolimą. Nie poznałaś czasu swego nawiedzenia. Zostałaś w głupocie. Zamiast zobaczyć tego, który przyszedł uratować. Naprawdę to jest wiele rzeczy. Wiele rzeczy można byłoby, zaglądając to Boże Słowo, patrzeć i zastanawiać się. Niech nikt nie będzie obojętny, naprawdę, proszę was, nie bądźmy obojętni na Boże Słowo, bo to jest straszna rzecz, kiedy człowiek słucha Bożego Słowa, a potem odchodzi i dalej zajmuje się sobą, zamiast Panem, tym, co pańskie, co wieczne, co prawdziwe. Nadal marnotrawi czas na swoje ego, na zaspokojanie swoich pożądliwości, zamiast uwolnionym, będąc od nich, cieszyć się nowym życiem. Pan naprawdę kocha życie. Pan chce obdarzać życie. Pan chce, żebyśmy byli z Nim na wieczność. Jeszcze parę słów. Ewangelia Marka, 12 rozdział. Niech Bóg daje siłę swemu ludowi. Naprawdę. Każdemu z nas niech daje siłę w tym, abyśmy w tym kierunku zmierzali. Nie pomylić drogi. Iść przez ciało Bożego Syna do wieczności z Nim. Kochać Go, cieszyć się Nim. Wygrać całą bitwę. Okazać się mądrym.
dzięki Panu mieszkającym w nas. Od 28 wiersza. I przystąpił jeden z uczonych w piśmie, który słyszał, jak oni rozprawiali, a wiedząc, że dobrze im odpowiedział, zapytał go, które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich? Jezus odpowiedział, pierwsze przykazanie jest to, słuchaj Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego. Dlaczego go będziesz miłował? Bo cię stworzył, bez niego nigdy by cię nie było. A drugie, kiedy zabrnąłeś w tarapaty, w grzechy swoje, w różne rzeczy, to posłał ci zbawienie w swoim synu, żebyś nie musiał zginąć na zawsze. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca, z całej myśli, duszy i siły. A teraz przejdziemy, za chwilę wrócimy do tego Marka, przejdźmy do Rzymian. Zobaczymy teraz, jakie to jest ważne. 8 rozdział, listu do Rzymian. Od 28 wiersza. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Jezus mówi, to jest najważniejsze. Miłuj Boga. A Bóg mówi, że On we wszystkim ku dobremu współdziała z tymi, którzy Go miłują. Chwała Bogu! Możesz być mądry. Kiedy miłujesz Boga, wtedy Bóg wszelkie dobro czyni tobie. Chcesz, aby Bóg ci czynił dobro? Miłuj Go z całego serca. Ciesz się Nim, raduj się Nim, wielb Go, czci Go, słuchaj Go. Jezus mówił, ci, którzy mnie miłują, wypełniają to, co ja mówię. A On będzie czynił ci dobro. Będzie cię przemieniał na obraz swojego Syna. Chwała Bogu. Czy chcemy być przemienieni? Wiemy, że nieprzemienieni nie wejdą do wieczności. Tylko przemienieni, przemieniani, przemienieni wejdą do wieczności z Nim. Bóg to gwarantuje tym, którzy Go miłują. A więc jeśli nie będę miłował Boga, kto mi będzie czynił to dobro? Kto mnie będzie przemieniał, żebym mógł wejść do wieczności? Sam się przemienię? Ilu z was już ma tyle doświadczeń, że sami próbowaliśmy i co z tego wyszło? Kiedy Bóg to czyni, jest to doskonałe. A więc Jezus mówi, miłuj Boga, a Bóg ci będzie czynił dobro. Paweł mówi, to i to, i to, i to, i to, i to, wszystko to razem wzięte. Nic już nie jest wobec miłości Boga. Was. Chwała Bogu. Mądry człowiek miłuje Boga. Głupi zaś pomija Go w swoim codziennym życiu i zostaje głupcem. Spoufala się z Bogiem i żyje po swojemu, mniemając, że Bogu to wystarcza. Że jest na zgromadzeniu, czy się pomodli, czy coś zaśpiewa. Mądry człowiek miłuje Boga i Bóg czyni mu dobro. W oczach ludzi może to wyglądać inaczej. Tak jak powiedzieli, Bóg jest przeciwko niemu, przecież umiera na krzyżu. Bóg jest przeciwko temu, bo przecież cierpi. Nie, kogo Bóg miłuje, tego karci i ćwiczy jak syna swego i wychowuje, aby mógł wejść do wieczności. A więc w oczach świata może to wyglądać całkiem inaczej, ale to naprawdę jest wspaniałe. Kiedy Bóg się tobą zajmuje, wtedy On pracuje nad tobą, żebyś był coraz bardziej podobnym do Jego Syna, czy podobno piękny. Przypomnijmy sobie wiele tych tekstów, które czytałem. Przypomnijmy sobie je i pamiętajmy o nich. Czy chcemy być znalezieni jako mądrzy, czy jako głupi? Jeśli mam Jezusa i Jezus jest moim Panem, wtedy jestem mądrym. Ale jeśli Go nie mam, ja sam jestem swoim Panem, wtedy jestem głupcem. Jeśli ja decyduję o swoim życiu, jestem głupi, prawda? Moje decyzje są głupie.
Twoje też. Ale kiedy On decyduje, wtedy jest mądre. I to jest błogosławieństwem dla mnie i dla Ciebie. Niech codziennie decyduje Pan, a wygramy. Pięknie. Oddać mądremu nareszcie, prawda? Głupi, który mówi, nawet, zobaczcie, na drodze pańskiej nawet głupi nie zbłądzi, bo ten głupi oddał prawo nad sobą Jezusowi. I Jezus czyni go mądrzejszym od tych mądrych tego świata, którzy nie mogą iść drogą do wieczności. Chwała Bogu za wszystko, co czyni Pan. A drugie jest to, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania większego ponad te nie masz. A więc prawo miłości. Mądry wie, że prawo miłości musi się rozlewać w sercach naszych, w życiu naszym. Że bez prawa miłości nie mamy jak się zmieścić w wieczności. Mądry wie, że nie wystarczy tylko, że czynię literę, ale chcę kochać Boga, który mówi to słowo i czynić to z miłości do Niego. Prawda? Niech Bóg będzie z nami w każdym doświadczeniu, przez jakie przechodzimy, abyśmy mogli dotrzeć do wieczności z Nim i pozostać z Nim na zawsze. Jeszcze jeden taki tekst z przypowieści Salomona, 23 rozdział, 19 wiersz. Słuchaj, synu mój, i bądź mądry. Skieruj swoje serce na prostą drogę. Skieruj swoje serce na Jezusa. Amen.